Zmiana wizerunku ciągnika Ursus C355 polegała na wymianie dotychczasowej kabiny z maską, z błotnikami tylnymi, przednimi na kabinę z całym wyposażeniem, z przednią maską, z błotnikami. Kabina ciągnikowa jest wybita z ładnych materiałów. Są nawet możliwe siedziska, w którym ewentualnie można sobie w jakiś sposób kogoś przewieźć. Są bardzo wygodne, szerokie. Pulpit deski rozdzielczej jest dopracowany w ten sposób, że wszystko znajduje się w środkowej części kabiny, co daje też łatwe wchodzenie lub wychodzenie z kabiny tego ciągnika. Jest zamontowana również płyta przeciwsłoneczna. W kabinie znajduje się również wycieraczka na przedniej szybie z silniczkiem elektrycznym. Cały dach jest wykonany z solidnej tapicerki. Jest dzielony na dwie, jakby można nazwać to, warstwy, że w jednej znajdują się przyciski do oświetlenia, które można załączyć przednie lub tylne halogeny do prac nocnych czy wieczornych. No i bardzo takim szczegółowym elementem jest szyberdach, który no w dotychczasowych takich modelach Ursusów no raczej jest niespotykany. Tutaj mamy pełen komfort. Tylna szyba znajduje się również z wycieraczką, już mechaniczną, która też jest potrzebna, a ogólnie uchwyty są, szyby tylnej są na, zawieszone na siłownikach. Maska mojego ciągnika jest zrobiona z tworzywa i jest wykonana w przepięknym stylu. Daje to niesamowity urok temu ciągnikowi, który no, robi wrażenie na mnie i na wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć na temat tego nowego zestawienia kabina plus maska. Jest ona ładnie wyprofilowana. Jest położony ładny lakier. Na bokach i od strony czołowej maski znajdują się kratki wentylacyjne. Pod kratką znajdują się dwa środkowe reflektory do jazdy dziennej. Znajdują się tam światła pozycyjne, drogowe i z przełączeniem na światła długie. Maskę silnikową otwieramy jedną ręką bez żadnego wysiłku, ponieważ wykonana jest, jak już mówiliśmy, z tworzywa i zamocowana jest na siłowniku. Daje to przede wszystkim dobry komfort do obsługi codziennej silnika. Mamy dostęp do filtra powietrza, do chłodnicy cieczy chłodzącej, do zbiornika wlewu paliwa. Maska również bardzo łatwo się zamyka, nie stawia żadnych oporów.